Pana Floriana Homa już Wam kiedyś raz przedstawiałem, o tu. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka od innego ciekawego Niemca. Florian Homme to były niemiecki biznesmen i bankier inwestycyjny. Absolut Capital Management, fundusz hedgingowy zarządzany przez Homa, osiągnął kiedyś wolumen 3 miliardów dolarów, ale upadł w 2007 roku. Mówi się, że inwestorzy stracili 200 milionów dolarów. Odsiedział on 2 lata we włoskim więzieniu, po czym nadaje teraz regularnie na YouTube, analizując sytuację na rynkach, świecie itd. W tym filmiku opowiem Wam, co pan Florian na temat obecnego kryzysu opowiadał. Bo naprawdę się zdziwiłem, gdy pod koniec filmu zobaczyłem, że powstał on 18 dni przed, a nie po inwazji. Kochani YouTube'owi przyjaciele, dzisiaj znowu chodzi o... Ale przedstawię Wam perspektywę elit i konstrukty władzy. Grubo zaczyna pan Florian. Gospodarczą logikę wojny. Jakie grupy interesów chowają się rzeczywiście za tym wszystkim? I czym jest ta psychologia wojny? Ale najpierw musicie zrozumieć, o co chodzi. Ja muszę wam też wytłumaczyć powiązania. Po polsku i po rosyjsku Ukraina to strefa przygraniczna lub peryferia. Ten kraj jest rzeczywiście konceptem Lenina. Przez władzę jako region oddany w prezencie. Region samodzielny, z granicą oczywiście do południowej Polski i południowej Rosji. Ale przejdźmy do ryzyk. Ja muszę wam wytłumaczyć powiązania, zanim wytłumaczę wam przepływy pieniędzy. Pierwsza tabelka, największe ryzyka aktualnie. Inflacja, to jest ankieta Bloomberga z całego świata. Na miejscu drugim widzimy to, co widzimy. Ale w sumie na drugim miejscu jest wojna. Bo jeśli sumuje się ryzyko Ukrainy i ryzyka wojen z całego świata, na przykład cieśnina Ormus, dla tych, którzy nie wiedzą, pokażę, gdzie ona jest. O, tutaj. Tajwan, Morze Południowochińskie, Emiraty i tak dalej, i tak dalej. Wtedy wiecie, że Ukraina też się do tego zalicza. I to jest aktualnie tym ryzykiem numer 2. O co chodzi w ogólnopolitycznym koncepcie? Trzeba się w to trochę wkręcić. I ja cytuję, bo tutaj chodzi o wszystko albo nic dla Rosji. Mniej dla Zachodu. To jest dosyć ukartowana sprawa. Zacytuję teraz Zbigniewa Brzezińskiego. To jest były amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa. Doradca militarny prezydenta Stanów Zjednoczonych. To bardzo ważny cytat. Ukraina, nowa i ważna przestrzeń na eurazjatyckiej szachownicy, jest osią geopolityczną, ponieważ samo jej istnienie jako niepodległego państwa pomaga przekształcić Rosję. Bez Ukrainy Rosja przestaje być imperium eurazjatyckim. A więc zaczynamy. Obliczmy trzeźwo ogląd scenariusza wojny z rosyjskiego punktu widzenia. Tabelkę możecie sobie obejrzeć, ale to jest dosyć łatwe do wytłumaczenia. Jest wiele czynników, które uważam za kluczowe. Posłużę się teraz porównaniem. Europa, USA, Korea, Japonia i Five Eyes, czyli 5 oczu, tak? Tych też można do tego zaliczyć. The Five Eyes to sojusz wywiadowczy obejmujący Australię, Kanadę, Nową Zelandię, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Australia, Canada and New Zealand. It is widely regarded as the world's most significant intelligence alliance. Kraje te są stronami wielostronnej umowy UK-USA, Traktatu o wspólnej współpracy w zakresie wywiadu sygnałowego. To są ci silni sojusznicy Stanów Zjednoczonych, którzy są tam obecnie w rejonie i dysponują niewyobrażalną potęgą gospodarczą. I to jest tak wyraźnie widoczne, że moc gospodarcza tych sojuszników Stanów Zjednoczonych jest nie mniej, nie więcej, niewyobrażalne 30 razy potężniejsza od rosyjskiej. Przejdźmy teraz do następnego czynnika.
budżet obronny tej konfederacji, tego sojuszu przeciw Rosji, budżet obronny tych krajów jest 20 razy większy. Przejdźmy do następnego czynnika. Lotniskowce. Tych sojuszników, że tak powiem. Stosunek 36 do 1. Sojusznicy posiadają 36 lotniskowców, z tego wiele wyposażonych jest nuklearnie. Rosja ma jednego. Od siebie dodam, że czytałem, iż na jednych manewrach irańskich i przynajmniej jednych natowskich nowoczesne łodzie podwodne, zwłaszcza taka jedna szwedzka, miały zaskakująco mało trudu z zatapianiem lotniskowców, które jak wiemy poruszają się zawsze w formacji. W mojej opinii lotniskowce są wyłącznie imperialnym narzędziem opresji odległych państw słabych i są w potyczce z równorzędnym przeciwnikiem poza ewentualnym pierwszym atakiem na dłuższą metę bezużyteczne. Rosjanie posiadali zresztą drugi lotniskowiec albo chyba nawet trzeci i oddali wszystko Chińczykom. Tak, powiedzą teraz krytycy. Rosyjska armia jest taka wielka z jej milionem jednostek. To dowcip. Nawet personel, a te dzisiejsze wojny nie są toczone personelem, tylko dronami, stresem gospodarczym, sankcjami i wszelkimi innymi rzeczami. Stosunek jest tam 4 do 1 na niekorzyść Rosji. Brzeziński wspominał o szachownicy. Wy chyba nie wierzycie na poważnie, że Putin nie jest uzdolnionym matematykiem albo szachistą. To samo można powiedzieć o Ławrowie, ministrze spraw wewnętrznych Rosji. Spójrzmy na kilka rzeczy bardziej szczegółowo, żeby nie było, że to jakaś teoria spiskowa, możemy spojrzeć na liczby. To podają źródła bliskie tajnym służbom, SIPRI. W pierwszej tabeli widzimy, ile Ameryka wydaje na wojsko, na budżet obronny. W to nie jest wszystko wliczone. Nie wszystkie wydatki muszą być finansowane. Mamy też Homeland Security, tajne służby i wiele innych. Z tego wykresu dość łatwo zauważyć, że całkowity budżet wojskowy Rosji jest mniej więcej taki sam jak japoński lub niemiecki. Rozumiecie teraz powoli, dlaczego właściwie Putin nie chce wojny? To byłoby raczej zachowanie hazardzisty. Ale przejdźmy dalej. Tematem podstawowym jest oczywiście ekspansja NATO na wschód. Ja dodam od siebie, że opowiadałem o tym niedawno. Oto następna grafika. Na niej możemy zauważyć 14 kroków do rozszerzenia NATO od końca zimnej wojny, gdy obowiązywała jeszcze obietnica dżentelmeńska. To się działo za Reagana i za Gorbaczowa. Nie pójdziemy ani milimetra na wschód. Ani milimetra? To jest 14 tematów bezpośrednio przed wejściem do rosyjskiej chałupy. Spójrzcie teraz na Ukrainę całkiem po prawej. 1/4 kraju to jest ten region Donbasu. W większości zamieszkały przez Ukraińców rosyjskiego pochodzenia. I to jest ten obszar graniczny, te peryferia, no-touch area, zakazana strefa. Rozumiecie teraz, co mówił Brzeziński? Jeśli szarpnę sobie teraz Ukrainę, to Białoruś padnie jako następna. Oni tam już mają wystarczająco infiltracji i subwersji i wystarczająco dużo stresu. Wtedy powstanie zamknięty front stworzony ku wschodowi, ku Rosji. Próbowano tego wcześniej poprzez odcięcie Rosji, przez rewoltę na Majdanie i inne rzeczy, od dostępu do Morza Śródziemnego poprzez Morze Czarne. Następstwem tego było to, że Rosjanie sobie na to nie pozwolili. Krymu nie robimy. I taka jest jedyna jasna wiadomość. Putin mówi, myśmy jasno powiedzieli, że każdy dalszy ruch NATO w kierunku wschodu jest nieakceptowalny. Ani kroku dalej. Nie damy się obalić i nie będziemy determinowani przez innych. Ostatnim aktem agresji widocznym tego typu, myślę, był kryzys kubański. Minęło 6 dekad, 60 lat, 3 pokolenia, kiedy Rosja rozstawiła się w pobliżu Ameryki.
Władek ma rację, mówiąc, my nie stacjonujemy naszych rakiet w pobliżu granicy Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony Stany Zjednoczone lokują swoje rakiety w pobliżu naszych domów, na naszym ganku. Co by było, gdyby samoloty atomowe cały czas patrolowały meksykańską granicę? I to samo na kanadyjskiej granicy. Co by się wtedy działo? Trzeba na to wszystko spojrzeć z perspektywy Rosjan. Spójrzmy na stronę gospodarczą, bo to jest naprawdę ważne. To jest jądro tego, co chcę dzisiaj przekazać. Co się dzieje na giełdzie. Przyjrzyjmy się rosyjskim ocenom. One są obecnie, w przeciwieństwie do kursów Nasdaq, S&P 500, a nawet DAX, na grubym 7-8-letnim niżu. Mówimy o 5-6-krotnym zysku dla indeksu. To jest mniej więcej 1/4, 1/5 ocen z USA. Oni są na dnie. Kto więc kłamał? Dlaczego reaguje Rosja tak wrażliwie na tę agresję? Czy to jest Nord Stream 2? Czy RT Deutsch nie dostaje licencji na nadawanie i zostaje wyrzucona przez YouTube? Telegram ma zostać zlikwidowany? My to skrzaniliśmy. Nie dotrzymaliśmy danego słowa i my się teraz znęcamy. Jedyne, co Rosja teraz mówi, albo Putin bardzo bezpośrednio w swoim wywiadzie, mówiąc o gwarancjach bezpieczeństwa i co od nich będzie zależeć lub czy coś będzie zależeć od negocjacji, nasze działania nie będą zależeć od negocjacji. One będą zależeć od bezwarunkowych zgodności z rosyjskimi wymogami bezpieczeństwa. Dzisiaj i w kontekście historycznym. Jest nam obojętne, co wyjdzie przy negocjacjach. Ważny jest tylko rezultat. Tu mówimy nie, ani kroku dalej. Jesteśmy krajem autonomicznym i na to sobie nie pozwolimy.